Młodzieńcy ustają i mdleją, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę, na skrzydłach jak orły. Księga Izajasza, 40, rozdział 30 do 31 wersetu. Ci, którzy ufają Panu. Pan Jezus dobrze wiedział, gdzie zwrócić się o pomoc, gdy szedł ścieżką wiary. Bóg był jego zaufaniem. Wola Boża była jego rozkoszą. Nie przestawał się do niego zwracać. Jego własna siła mogła osłabnąć w drodze. Tak przecież uczy nas Psalm 102, werset 23. Ale on wiedział, gdzie znaleźć źródło niezawodnej siły i do tego źródła zawsze się zwracał. Odkupiona dusza również nauczyła się zwracać do Boga. Wie, co to znaczy prawdziwie czekać na Boga. Znajduje w nim źródło siły i wytrwałości. Może prawdziwie powiedzieć, moc należy do Boga, jak czytamy w Psalmie 62, wersecie 12. Jest to czas, w którym zdecydowanie musimy na Niego czekać. Nawet jeśli modlimy się regularnie, to musimy uzupełnić to czekaniem na Boga. Zwłaszcza w takim czasie jak obecny. Musimy wykupywać czas, aby w zdecydowaniu oczekiwać Boga. Bóg może chcieć nas użyć do wielkich i poważnych spraw. Bądźmy w zgodzie z Bogiem, teraz, a także w przyszłości. Każdy z nas musi być trzeźwy i wytrwały w swoich obowiązkach. Nikt inny nie może nas w tym zastąpić. Każdy musi w wierze i sumienności zbliżać się do Boga, do wiecznego Boga, Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Ojca przez łaskę. Jak dobrze jest wiedzieć, że On zachęca nas, abyśmy się do Niego zbliżali. Młodzieńcy ustają i mdleją, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Księga Izajasza, 40 rozdział, 30 do 31 wersetu.